Cześć, dzień dobry. Dzisiaj krótka wypowiedź, ale w sumie to dobra wiadomość, z której bardzo się cieszę i myślę, że fani kolarstwa w Polsce też. Tour de Poloń wraca do Eurosportu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. I czy to jest najważniejsze wydarzenie w wyczynowym kolarstwie? No pewnie nie i między innymi dlatego to jest ważne. Dlatego to jest istotne i dlatego to zasługuje na komentarz. Ponieważ Przykra prawda jest taka, że Tour de Pologne nie jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie. Jest oczywiście najważniejszym wydarzeniem kolarskim dla fanów w Polsce, ponieważ jest jedyną okazją do tego, aby obejrzeć na żywo kolarzy World Touru, aby doświadczyć World Touru, bo nawet jeśli większość drużyn przywozi do Polski, drugie, trzecie składy i tych największych światowych gwiazd jest tylko kilka – to prawda jest taka, że nawet ci najsłabsi kolarze World Touru. To jest no, światowa światowa klasa. Oni, tak jak to już mówiłem kilka razy, oni lepiej wyglądają, oni mają lepszy sprzęt, są lepiej ubrani, są piękniejsi, szczuplejsi, lepiej wytrenowani marzeniem każdego młodego człowieka, który wchodzi do kolarstwa szosowego jest to, aby jeździć w drużynie World Touru i te drużyny przyjeżdżają do nas, przyjeżdżają do nas, ścigają się po naszych szosach. To, że no, nie mamy drużyny, pro Continental, która mogłaby startować z dziką kartą, to jest inny temat, ale z dziką kartą startuje reprezentacja polski, więc tak, to jest jakaś tam okazja, jakaś tam okazja do kontaktu z tym najważniejszym ściganiem dla niektórych zawodników. To wreszcie jest Tour de Pologne Junior, czyli rozgrywany przed przed Finiszem zawodowców, rozgrywane przed finiszem zawodowców te kryteria dla, dla młodych ludzi, którzy właśnie później doświadczają ścigania na tej samej trasie, na części tej samej trasy, co zawodowcy, między barierkami, między banerami, między balonami tutaj bez żadnej ironii w tej całej otoczce zawodowego wyścigu. I to jest niezmiernie ważne, to jest bardzo duża wartość, jaką niesie ze sobą tour de polanie. Ale no, jakby na to nie patrzeć, wyścigi kolarskie to jest również do pewnego stopnia produkt turystyczny. To zresztą jest częścią narracji Czesława Langa w zasadzie od samego początku tego, kiedy zajmuje się polskim wyścigiem, kiedy przejął Tour de Poloń. I zawsze wspomina o tym, że Tour de Poloń ma promować Polskę za granicami. I tak być może było do pewnego momentu, chociaż nie jestem w 100% przekonany ze względu na to, że naprawdę Tour de Poloń interesuje mało kogo i co gorsza, interesuje coraz mniej. Nie mam danych, żeby nie było wątpliwości. Nie mam danych, mówię tylko na podstawie własnych obserwacji, ewentualnie danych anegdotycznych. Zapewne jakaś agencja, która współpracuje z LangTeamem, jest w stanie dostarczyć danych, które. Hipotetycznie udowodnią zwrot z inwestycji dla gmin, które poniosły opłaty na rzecz Langteamu za goszczenie startów, met, premii i tak dalej. Natomiast, no, realnie rzecz ujmując, Tour de Poloń nie, nie wzbudza żadnych emocji od kilku lat w czasie naszego wyścigu śledzę zachodnie media, zachodnie w sensie ogólnoświatowe media, tak? Największe portale kolarskie i strony gazet zajmujących się sportem, L'Equipe, Gazeta Del Sport i tak dalej. No i realnie rzecz ujmując Tour de Pologne nie interesuje nikogo. Nie ma wzmianek. Jeśli są to są wyniki, no bo to jest wyścig world tourowy. W tym roku nawet obecności wygrana Jonasa Winegora. Nie spowodowała, że my na Cycling News na przykład, no największym portalu kolarskim na świecie, pojawiło się cokolwiek innego niż wyniki. Trzy wygrane etapowe Tibonusa również nie zwróciły totalnie, totalnie żadnej, nie wzbudziły żadnego zainteresowania. Kolarski Twitter czy też X, no w zasadzie, w zasadzie nie istnieje. W tym roku mieliśmy o tyle, w tym roku dodatkowo o w ten sposób w tym roku dodatkowo mieliśmy o tyle trudną sytuację że no, było nagromadzenie było nagromadzenie ważnych wydarzeń był rewelacyjny Tour de France z historycznym dokonaniem Pogaczara były zaraz potem Igrzyska Olimpijskie i był kobiecy Tour de France kobiecy Tour de France, który realnie rzecz ujmując przykrył wszystko to co działo się w męskim kolarstwie i realnie Tour de Pologne na tym również bardzo mocno ucierpiał ale co jest istotne to przez ostatnie 4 lata dostęp do informacji z Tour de Pologne był żaden. Prawda jest taka, że no duża część światowej publiczności, europejskiej publiczności, ogląda kolarstwo z Eurosportu. Z Eurosportu, który jest dostępny na różne sposoby, i to też zaczyna być coraz bardziej problematyczne, nie tylko. Coraz droższe, ale coraz bardziej problematyczne, wymagające dodatkowego wysiłku, ponieważ jak wiecie, przez lata Eurosport miał swoją usługę Eurosport, Eurosport Player, która w pewnym momencie została, była bardzo wygodna. Tak to trzeba powiedzieć, była stosunkowo niedroga i była wygodna w obsłudze, ponieważ był tylko sport. To był po prostu Eurosport online ze swoim streamingiem. W pewnym momencie fani kolarstwa mieli to ułatwione jeszcze bardziej, ponieważ na skutek przejmowania inwestycji i tak dalej kanał YouTubeowy GCN został doinwestowany, powstała platforma streamingowa GCN, gdzie był sygnał Eurosportu plus materiały ekstra, czyli jakieś tam dokumenty, poradniki i tak dalej. W związku z tym, jak kiedy widz europejski chciał oglądać kolarstwo, kupował sobie Subskrypcję platformy GCN i miał dostęp praktycznie do całego kolarstwa. No i to było fajne. I to było fajne w Polsce, właśnie Eurosport Player działał, potem zostało to. W Inkorporowane do Playera TVN-u, który miał swoje wady, i no cóż, tak był nie, nie najlepszy. Jego użyteczność była nie najlepsza, ale tak czy inaczej było to, było to możliwe i wciąż było to niedrogie, pakiety były niedrogie. Tam trochę ponad 100 zł rocznie za dostęp do Eurosportu, wszystko w porządku. Natomiast na skutek perturbacji, czy też fuzji, czy też korpopolityki, grupa, nowo powstała grupa Warner Discovery, zaczęła mieć w poszukiwaniu zysków. No i teraz, aby korzystać z Eurosportu, trzeba po pierwsze płacić za streaming, co jest ok, natomiast oprócz tego trzeba go sobie dokupić do platformy Max. W związku z tym koszty robią się dosyć duże. Platforma Max faktycznie jest jedną z lepszych, i to nie jest żadna reklama. Jeśli miałbym komuś polecać dostęp do jakościowych treści, to wciąż te treści produkowane przez, przez HBO, które są dostępne w ramach platformy Max, są jednymi z najciekawszych. W związku z tym, według mnie wygrywają z Netflixem, wygrywają co do zasady z Disneyem czy ze Sky Showtime. Pewnie wygrywają też z Amazonem, natomiast Amazon na ten zasadę też jest bardzo tani. tak? Jednak wciąż jest, jest ta opłata 49 zł za rok. A tutaj trzeba płacić za streaming, dodatkowo za pakiet sport, więc to się robi, tam o ile się około 60 zł miesięcznie, a to już jest dużo. Nevermind, to nie jest istotne. Tak czy inaczej w ramach całej tej korpopolityki, a ja, no i oczywiście jest, Eurosport jest nadal dostępny na platformach cyfrowych, w sieciach kablowych jako taka normalna, normalna telewizja. Nie w tym rzecz. Tour de Pologne, wracając do Eurosportu, jakkolwiek dostęp do niego nie byłby trudniejszy, bo w innych krajach również właśnie wyłączenie platformy GCN czy wyłączenie Eurosport Playera powoduje, że dostęp jest trudniejszy i droższy, nie tak intuicyjny, ale jest. I teraz właśnie, po tej małej dysgresji na temat platform streamingowych, yy, mamy sytuację z powrotem, kiedy, yy, kiedy fani kolarstwa będą mogli yy, Tour de Pologne oglądać. Nie mówię, że będą jakoś bardzo chcieli, yy, bo nie sądzę, bo to nie jest jakoś super porywający wyścig, ale będą mieli taką możliwość. W związku z tym ta cała narracja o promowaniu piękna Polski powraca i będzie możliwa, bo Różne rzeczy można mówić o trasie Tour de Pologne, różne rzeczy można mówić o Czesławie Langu. Natomiast prawda jest taka, oczywiście tak Geraint Thomas narzekał na dziurawe drogi rok temu, bo faktycznie z jakiegoś tajemniczego powodu trasa Tour de Pologne została puszczona momentami po dość dużych dziurach. Ale generalnie mamy dobre drogi, mamy piękne zabytki, mamy piękne góry, mamy piękne krajobrazy i poza jakimiś tam problemami, które zdarzają się na każdym wyścigu i tutaj bo właśnie to kolejna dygresja a raczej dosyć istotna informacja, tak producentem sygnału jest telewizja polska, TVP która korzysta z chyba o ile się nie mylę z zagranicznych ekip to tutaj ktoś mądrzejszy mnie może poprawić, w każdym razie ten sygnał on nie jest zły, realnie rzecz ujmując to nie jest zły sygnał patrząc na inne wyścigi, szczególnie na te wyścigi niezależne, te wyścigi które nie należą do ASO które nie należą do RCS-u i które nie należą do flandryjskich klasyków, bo tutaj mamy trzy duże organizacje w kolejności prawdopodobnie od najbogatszej do najmniej bogatej, ale trzy duże organizacje, które zarządzają w dużej części kolarskim kalendarzem, mają prawa, realizują, realizują sygnał i go sprzedają dalej. To mniejsze wyścigi niezależne, niektóre wyścigi hiszpańskie, niektóre wyścigi włoskie z World Tour albo z, z Teraz spoza Urturu, czyli wyścigi kategorii Pro, czyli dawnej HC, z nimi jest różnie, tak? I, I z jakością tego sygnału jest różnie, z jakością infografik jest różnie, z prezentowaniem pomiaru czasu jest różnie. I ja wiem, że my byśmy chcieli wszyscy, żeby było jak najlepiej, ale realnie ten sygnał z Tour de Polo nie jest wcale taki zły. Co więcej, wpadki realizacyjne, jak ta tegoroczna z urwanym sygnałem, z powodu tego, że helikopter odleciał, bo kolarze jechali za długo i kończyło się paliwo, i nie było już sygnału z helikoptera, takie wpadki też się zdarzają. Na Giro Italia helikopter przewracał barierki, gubią się realizatorzy, gubią sygnał, gubią różnice czasu. To się zdarza wszędzie. Więc realnie rzecz ujmując, ten sygnał ok, on nie jest najlepszy, ale nie jest też najgorszy, jest na jakimś miarę przyzwoitym poziomie. Istotne jest to, że widoczki są naprawdę piękne. Powtórzę to jeszcze raz. Mamy dobre drogi, mamy piękne kereobrazy, mamy wspaniałe zabytki. I Tour de Pologne, tak jak każdy inny wyścig, może być e, produktem turystycznym. Powinien być produktem turystycznym. I fakt, że on po tych czterech latach, kiedy e, był. W teorii tylko dostępny, a praktycznie nie był dostępny w Europie, zmienia bardzo wiele. Powiedziałbym, że to jest ostatnia szansa dla Tour de Poloń, żeby ten wyścig w ogóle przebił się do szerszej świadomości i być może znów zaczął znaczyć cokolwiek, bo teraz znaczy bardzo niewiele. Tak naprawdę trzymam kciuki. Trzymam kciuki, bo tak. Chciałbym, żeby, żebyśmy byli dumni z tego wyścigu, żebyśmy byli dumni nie tylko w takim zakresie jak mówi nam Czesław Plank, tylko żebyśmy faktycznie mieli poczucie, że obserwujemy święto kolarstwa, że obserwujemy ważny wyścig, że przyjeżdżają do nas turyści, którzy zobaczyli fajne miejsca, którzy być może przyjeżdżają tutaj z rowerami, żeby pojeździć. Nie mówię, że po jakichś bzdurach typu ściana Bukowina. Tak, bo ściana, come on, no, ściana bukowina to jest ścianka jak każda inna, czyli podjazd na gliczarów. Ale żebyśmy budowali turystykę rowerową międzynarodową dzięki temu, tak? żeby pętla wokół jeziora Czorszyńskiego była taką perełką, gdzie cykloturyści tutaj przyjeżdżają. Żeby pętla wokół tatr polsko-słowacka była tym, co. Żeby była produktem turystycznym. Tak jak bardzo fajnym produktem turystycznym jest, są single tracki, są bike parki, są te miejsca, które teraz dotknięte przez powój, czyli single track Glaciansis na przykład. Swoją drogą, właśnie no Tour de Poloń nie odwiedzi Dolnego Śląska. i Rozumiem, że są, jest zniszczona infrastruktura, są problemy, ale to jest wielka szkoda. I mam nadzieję, że jeśli nie w roku 25, to w roku 26 Tour de Poloń z transmisją w Eurosporcie i z transmisją realnie na cały świat że pokaże te miejsca i że te miejsca dostaną. Dostaną pewnego rodzaju bóst turystyczny od Tour de Poloń. Bo prawda jest taka, że Czesław Lang jest tym miejscem powinny, bo przez lata, kiedy Tour de Poloń był na Dolnym Śląsku, Dolny Śląsk, Oproszczyzna płaciły Czesławowi Langowi bardzo dużo, tak? Bardzo dużo pieniędzy za goszczenie jego, jego wyścigu. A ja nie jestem przekonany, że to się zwróciło. Oczywiście, można przeliczyć czas antenowy, można przeliczyć zmianki w prasie i tak Ale zwłaszcza przez te ostatnie 4 lata, Turze Boloń był produktem tylko na rynek Polski, należy to podkreślać. Pytałem, pytałem na Twitterze, pytałem znajomych z innych krajów, oczywiście znów to są dane tylko anegdotyczne. Pytałem autorów zagranicznych blogów. Nie dało się oglądać Tour de Poloń poza pirackimi streamingami. Ta teoretycznie jakaś międzynarodowa umowa, bo. TVP, miała, TVP miało prawa, odsprzedało część z nich Polsatowi, podobno w ramach jakiejś tam międzynarodowej sieci, TurdePolon gdzieś był dostępny, ale to były jakieś marginalne liczby, tak? Trzeba było się wykazać naprawdę bardzo, bardzo dużym, bardzo, bardzo dużym zaangażowaniem, i aby mieć dostęp do tego sygnału. W związku z tym, w związku z tym tak, no, to była ściema. Prawda jest taka, że, że to była ściema. I teraz Polon zaczyna mieć z powrotem szansę zwrócić na siebie uwagę i przede wszystkim oddawać. Oddawać gminom, oddawać samorządom, które płacą niemałe pieniądze, realny zwrot i faktycznie być produktem turystycznym. A tak jak wspomniałem, nie mamy się czego wstydzić. To raz, myślę, że Mamy być z czego dumni i fajnie by było, żeby taka firma jak Lang Team działała w troszkę bardziej odpowiedzialny sposób. Nie mówię, że działa w nieodpowiedzialny sposób, ale nawiążę tutaj do, do Inner Ringa, czyli do jednego z bardziej istotnych komentatorów, blogerów i twórców treści. Wciąż tylko tekstowych i pisanych na temat kolarstwa, który analizując Tour de France zwrócił uwagę na to, że Tour de France, choć jest własnością ASO, korporacji, tak naprawdę jest wartością publiczną. I warto na to zwrócić uwagę, że wyścigi kolarskie, choć właśnie organizowane, prowadzone przez prywatne firmy, są w dużej mierze. Takim miksem publiczno-prywatnym, bo w dużej mierze są organizowane za pieniądze publiczne, za pieniądze samorządowe, korzystają z publicznej infrastruktury. W Polsce jest dodatkowy aspekt, dość istotny, choć nie tylko charakterystyczny dla Polski, że Tour de nie jest w dużej mierze wciąż sponsorowany przez spółki Skarbu Państwa. W związku z tym, mówienie, że jest to wyłącznie. Prywatny biznes Czesława Langa i on może sobie robić z nim co chce, no nie jest do końca prawdą, bo tego publicznego, samorządowego, społecznego um, udziału w tym, że Tour de Pologne istnieje, to, że Tour de Pologne funkcjonuje, jest bardzo, bardzo dużo. I uważam, że należy o tym pamiętać, należy to. Należy to podkreślać, w związku z tym te różnego rodzaju uwagi, krytyka, roszczenia czasem nawet związane, czy kierowane do, do Lang Teamu, czy do Czesława Langa, uważam, że są uzasadnione. Istotne jest to, żeby były przekazywane w jakiejś sensownej, możliwie dyplomatycznej, czy, czy biznesowej formie, tak. Natomiast no, wracając do meritum, tak? bardzo bardzo się cieszę że Tour de Poloń będzie w Eurosporcie bardzo się cieszę że dotrze do międzynarodowej publiczności mam nadzieję że uda się omijając dolny śląsk przez problemy powodziowe choć nie jestem tutaj przekonany czy ten argument też jest w 100% szczery. Myślę, że owszem zniszczenie infrastruktury to jedna rzecz, ale samorządy mają na co innego teraz pieniądze do wydawania niż na promocję w postaci Tour de poloń i bardzo szkoda, że właśnie ten brak Tour de poloń na Dolnym Śląsku zbiegnie się z powrotem do międzynarodowej publiczności. Natomiast, że uda się wycisnąć z zapowiadanych Beskidów Małopolski Śląska, że uda się wycisnąć na tyle, by ten wyścig nie tylko był ładny wizualnie, ale żeby był ciekawy sportowo, bo niestety też w ostatnich latach z tym jest nie najlepiej. Zawodowcy pokazali, że trasy, które mamy, które są proponowane, no realnie nie są dość selektywne, aby to sportowe widowisko było na odpowiednim poziomie, żeby to było angażujące. Myślę, że dodatkową zaletą obecności w Eurosporcie będzie to, że te transmisje. W samym Eurosporcie nie będą takie długie, tylko pewnie to będzie z ostatnich półtorej godziny. Natomiast jeszcze na koniec, bo zauważyłem, że takie głosy się pojawiają. Z tego co rozumiem, to, jakby Tour de Poloń nadal będzie w telewizji publicznej dostępny, zarówno w antenach ogólnych, jak i w TV Sport, y y przez stronę internetową i przez aplikacje. W związku z tym, na rynku polskim y będzie dostępny za darmo lub prawie za darmo, w zależności od tego, co się tam będzie działo dalej z abonamentem telewizyjnym i czy macie, czy, 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 jaki macie do niego stosunek, ale nawet nie posiadając telewizora, y można Korzystać z aplikacji TVP Sport i ze strony internetowej yy, i ze streamingu TVP po obejrzeniu paru reklam. Yy... To jest w swoim nie najgorszy streaming w przyzwoitej jakości. Nie gorszy tak naprawdę niż, niż to, co oferował Eurosport Player i to, co oferuje Warner Discovery, więc to jest w porządku. Więc tutaj nie ma się również o co obawiać, nie trzeba będzie płacić kilkudziesięciu złotych, aby obejrzeć Tour de Polonii. Nadal można to robić za pomocą TVP. Zatem moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie i trzymam kciuki. Po prostu zwyczajnie trzymam kciuki, aby ta operacja przyniosła pożądany skutek. To znaczy, aby Tour de Poloń, choćby w minimalnym stopniu, wrócił do kolarskiego mainstreamu, by zainteresował kibiców europejskich, światowych, indywidualnych, influencerów, jak i media. W jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu, bo teraz po prostu nie interesował nikogo. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.